Jak ci się wydaje, z czego zespół Hunter słynie? Chyba, wiesz co, z tego, że ciężko nas określić i sklasyfikować. I to daje bardzo dużo, znaczy wywołuje duży stres u tych, którzy nie wiedzą za bardzo, jak do tego podejść. Ktoś kiedyś powiedział, że wiesz, są kapele mroczne, są kapele zabawowe, są kapele takie, siakie, srakie. A tutaj nie wiadomo, same kłopoty, nie wiadomo, czy oni tak na poważnie, czy to są jakieś jaja, a myślę, że i to, i to. I myślę, że to gdzieś tkwi, ale to jest kwestia charakterów, nie, nawet nie jakiegoś pozy, czy powiedzmy imidżu scenicznego, czy jakiejś autopromocji, po prostu staramy się być sobą i tyle, że tacy posrani trochę, no ale no co robić, no. Nie każdy jest, wiesz, poukładany i tak dalej, no. Jak to kiedyś powiedział Roman Polański, wiesz, grunt to bujać w obłokach, także myślę, że jakoś tam się gdzieś podświadomie trzymamy tego bardzo mocno, wiesz, wcale nam się nie spieszy do dorosłego świata. Przecież mamy w końcu po 40 lat, także bez przesady. Zdecydowałeś Romana Polańskiego i wspomniałeś coś o wieku, może zostawmy już tę kwestię. No tak. Jestem jego wielkim fanem, naprawdę. Twórczości? Tak, okay. Ale życie też nie miał łatwe. No tak. Ja pytając, masz do niego jak najbardziej prawo. Napisz do niego tak. Co więcej, gdybym miał adres. Zdaje się, że zakład penitencjarny ma dosyć rozbudowaną stronę internetową i można. Ale zostawmy tę kwestię. Pytając o to, z czego zespół Hunter słynie, miałem na myśli szerszą perspektywę. Ty powiedziałeś bardziej o odbiorcach muzyki. A ja miałem na myśli wszystkich, którzy zetknęli się z nazwą Hunter. Fest na przykład. A, tutaj, tak? Wiesz co, no cóż ci mogę powiedzieć? Powiedz mi, mogę ci powiedzieć tak, że wydaliśmy jakieś swoje oświadczenie, jakby na tym zamknęliśmy tą sprawę, nie chcemy tego drążyć, wiesz, przerzucać się winą ani... Ja też nie, jestem najdalej od tego, żeby sprawę roztrząsać jak w polskim parlamencie, natomiast jedna rzecz mnie nurtuje i wydaje mi się, że to jest kwestia, której wyjaśnienie należy się internautom, osobom, które wydały pieniądze, niekoniecznie dostały zwrot, bo mogły po prostu zapomnieć, czy nie chcieć już bawić się we wszystkie papierkowe sprawy, żeby zwrócić, żeby ubiegać się o zwrot pieniędzy za karnety czy za pojedyncze bilety. Natomiast jesteście doświadczeni, jeżeli chodzi o branżę, jesteście doświadczeni, tak wy, jak i Arek. Dlaczego doszło do takich zaniedbań? Dlaczego doszło do takiego bałaganu przy okazji robienia kolejnego już festiwalu Hunterfest? Co się stało tym razem? Wiesz co, myślę, że może to nie do końca jest pytanie do nas, ponieważ my jakby od samego początku naszej współpracy określiliśmy jasno nasze jakby, wiesz, nasz sposób działania. My jesteśmy od grania, jesteśmy muzykami, nie znamy się kompletnie na... No dajemy szyld, wiesz, miał promować między innymi zespół Hunter, prawda? Od pewnego z momentu stał się antypromocją zespołu Hunter i no, nie byliśmy w stanie po prostu, wiesz, jakby nad tym zapanować kompletnie i wiesz, i wiązało się to z wieloma rzeczami, między innymi ze stosunkami przyjacielskimi, prawda? Więc jakby nie chcieliśmy tego zostawiać, jakby odcinać się od tego, no po prostu, wiesz, no byliśmy razem, chcąc, nie chcąc, byliśmy razem na tym obózku. No i cóż, no po prostu tak jak mówię, no wiesz, no w pewnym momencie gdybyśmy, ja akurat tak się składa, że przez pierwsze dwie edycje mocno się udzielałem organizacyjnie, ponieważ to było szczytnie robione, więc jakby znałem ludzi i jakby sam byłem też w jakiś sposób znany. I powiem ci, że po pierwszym roku już wiedziałem, że to mnie przerosło, także kompletnie się do tego nie nadaje, wiesz, jak... I od pewnego momentu po prostu przestałem się jakby w to, wiesz, angażować. Skupiliśmy się właściwie z Simonem głównie na selekcji zespołów kompletnie nieznanych, czyli przysyłali ludzie demówki, my to przesłuchiwaliśmy, wybieraliśmy kapele, które są jakby najbardziej ciekawe, najbardziej nas ujęły i to na tym się jakby rola kończyła, plus jakieś akcje, które potrzebne było w razie jakichś kłopotów i tak dalej, w tym momencie jakby, wiesz, się łączyłem, ale tak jak mówię, no to jest... W sensie marketingowym. Wiesz co, no marketingowym, ale też jakiś takich bieżących problemów, które wynikały, wiesz, jakichś tam z różnych logistycznych rzeczy, prawda, no trzeba było po prostu czasami to zrobić. Żeby było, wiesz, żeby szło do przodu. No i jakby na tym się już skończyło, także po tych dwóch edycjach już właściwie, wiesz, jakby nie mieliśmy ani wpływu na... Myślę, że nawet też może nie chcieliśmy, bo jakby skala i odpowiedzialności tego całego przedsięwzięcia jakby nas to zupełnie kompletnie od razu przerosło, więc jakby i nie byliśmy odpowiedzialni za skład i te wszystkie sprawy finansowe i tak dalej, to było kompletnie poza nami. Wspomniałeś, że to się rzuciło też w jakimś sensie na wasze relacje. Nie gadasz z Arkiem? Wiesz co, no mamy ciche dni teraz.
Okay. Musimy trochę, wiesz, myślę, że złapać dystansu i jakby, żeby to się nadal uspokoiło, wiesz, myślę, że już jest chyba trochę lepiej, mam nadzieję. Natomiast, wiesz, wraca to, bo to jednak było 7 wspólnych lat i wiele różnych rzeczy, które jakby się, wiesz, wydarzyły i no mam nadzieję, że jakoś to wszystko się, wiesz, uspokoi i po prostu zamkniemy ten etap i zaczniemy dalej normalnie żyć. Staramy się to dalej robić po prostu, co robimy. No i wierząc w to, że wiesz, że no jakoś to się wszystko poukłada, chociaż no, wiesz, no był duży hałas był.